Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy Was w niedzielę. A niedziela to jest nasz jedyny wolny dzień w tygodniu. Dlatego wybraliśmy się na spacerek. I to taki dosłownie blisko domu. Mieszkamy tutaj na skraju tej łąki. Dosłownie stąd jeszcze bardzo blisko, ale chcemy gdzieś w tamtą stronę przejść się jakieś 2 kilometry. Tam jest ciekawe miejsce. Już kiedyś tam byliśmy, ale bez kamery. Gdzie kiedyś stał wiatrak. Tak. A dlaczego? Żeby pompować wodę. Przepompowywał w celu osuszania, czy nawadniania, czy... Tak, nie, osuszania. Osuszania. A czy tu teraz, gdzie jesteśmy, to są poldery, czy...? Tak. To jest właśnie bardzo charakterystyczna ścieżka, jak chodzi o poldery, bo z tamtej strony jest rzeki. Od rzeki do tam koło rzeki, no tam był dostęp. To od rzeki zaczęli mierzyć jakąś tam odległość i potem budowali tam, kopali dookoła i wtedy potem była taka ścieżka i tam jest kolejne, taka, znów taka odległość odmierzyli i kopali rowy dookoła. Więc tu w różnych miejscach są właśnie takie ścieżki z drzewami, z szerszymi kanałami obok, po obu stronach. I między tutaj z naszej i lewej i prawej strony widzicie jest woda, która spływa mniejszymi kanalikami, zaraz tutaj zobaczycie, z pól, czyli tak. Jeszcze pola mają jakiś swój drenaż czy coś w tym stylu. No, spływa tutaj do tych trochę większych. Te większe dokładnie spływają do miejsca, gdzie jest ten tu zobaczcie, wiatrak. Tutaj jest mniejsza, do której wchodzą jakby już bezpośrednio z pól. Tak, a tam gdzie jest ten wiatrak, on pompuje, tam jest przegroda w jeszcze większym kanale i tam są, już jest różnica poziomu i z tego większego spływa do rzeki. Trzeba wypompować. Tak, on pompuje na wyższy poziom. Na wyższy poziom, czyli my jesteśmy niżej niż rzeka w rzeczywistości, w tym momencie. No niżej czy podobnie, ale w każdym razie na takim poziomie, że jakby tutaj stąd nie wypompowali wodę, to by powstało bagno. Także naprawdę niesamowita przyroda i to bardzo blisko domu. Tutaj ulicą się idzie 2 minuty, wchodzi się na tą ścieżkę i jest się zupełnie w jakimś innym świecie. Jest to w ogóle tutaj strefa ciszy. Tutaj nie można żadnych głośnych rzeczy, jakiejś muzyki, wziąć jakiegoś radia, włączać muzyki głośno. Po prostu tutaj można się przyjść zrelaksować. Chociaż oczywiście słyszę tam z drogi, że ktoś na motorku jedzie. No i przed chwilą samolot przeleciał bardzo głośno. O, a teraz Wam coś pokażę, jeśli nie spadnę, a może się uda nie spaść. Tu są takie szyny, spróbuję tutaj przejść. Może tu był jakiś most kiedyś, nieważne. Korzystając z okazji, że można wejść jakby na środek tego kanału, to chciałem Wam powiedzieć odnośnie tych pól, że one nie muszą mieć jakiegoś dodatkowego ogrodzenia, na przykład dla krów, ponieważ ta sama woda stanowi barierę, one jej nie przejdą. I tak jak tu jest ta naprawdę duża rzeczka, to teraz tutaj wejdę do kogoś na pole, to już jest teren prywatny. To patrzcie tutaj, tu już jest mniejszy kanał i tam jest pastwisko, tam kawałek dalej się pasą krowy i one no nie przejdą, nie ma szans, żeby tutaj przeszły. Tak, to są owce, przepraszam, to są owce, ale gdzieś tu nieopodal widziałem krowy. Tak. Krowy były, tak, tutaj się zaczęło pole kukurydzy, a chwilę wcześniej były krowy. No i właśnie też nie miały żadnego zabezpieczenia, tutaj się nie używa żadnych tych takich elektrycznych pasterzy czy stróży, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Tutaj wystarczy woda.
Tu tylko jak jest właśnie, jakby był mostek, to tutaj by stał taki drucik. Taki, tak. Taki ewentualnie też robią przejście z takich rurek, gdzie na przykład samochód, rower, człowiek przejdzie, ale krowa już by nie przeszła, bo by się jej racice zapadły między te rurki. Taka kratka. Taka kratka, tak, jest coś takiego, od czasu do czasu. Jesteśmy w miejscu, o którym mówiliśmy, gdzie stał wiatrak. I to było tak, że tutaj jest polder, na którym już były dwa wiatraki, ale to było za mało i zbudowali trzeci. To było w 1556 roku bodajże. I to był właśnie ten. Wtedy nie był taki ośmiokątny, tylko jeszcze inny. I on pompował wodę z tamtej wody, więc tutaj są mało. Z tego całego terenu, z całego polderu ta woda się zbierała, tak? I przez tą rurę, która jest. O, tutaj. No może wtedy pewnie była inna rura. Pompował wszystko tam. Był wyższy. I tutaj troszeczkę dalej jest rzeka. I to wpływało do rzeki. Tylko był taki problem, że poziom wody w rzece się podnosił, bo osady się tam odkładały i po 50 latach trzeba było zrobić przebudowę. Po kolejnych 100 latach jeszcze jedna podbudowa była potrzebna, bo trzeba było podnosić cały wiatrak o 15 kciuków, czyli ile to jest? 5 centymetrów? Nie wiem. Woda dużo się podniosła w każdym razie. W pewnym momencie wiatrak się spalił, zbudowali w 1801 nowy i ten już miał ten kształt, a później go przerobili na elektryczne. A teraz już tutaj nic nie ma, bo jest elektryczna przepompownia tam troszeczkę dalej, bliżej rzeki. Tu jest schemat tej elektrycznej przepompowni już. To był razem z domem, więc tu był salon, kuchnia, sypialnia, przedpokój, no i tutaj maszynownia była. No więc takie ciekawostki zaraz pod domem. Ładne miejsce, ale też fajna pogoda dzisiaj. Chociaż zaczęło już wiać. Jak wychodziliśmy z domu, to jeszcze tak nie wiało. No wcześniej też już wiało. Po prostu czasem wieje, czasem mniej. No i co? Mieliśmy też fajne spotkanie tam z panią, która była z dziećmi. Okazało się, że jest reporterką w lokalnej gazecie. No i najpierw tak zaczęła po prostu z Dorendą rozmawiać. Coś tam pytała, co robimy. Co kręcimy, o czym kręcimy, dlaczego kręcimy. Jaki to język. No i potem powiedziała, że pisze dla gazety, że może coś o nas napisać, jak zrobi nam zdjęcie. Więc może będzie więcej oglądających widzów z tej okolicy. No, bo ona tutaj dla Montfort i dla Outwater. To jest sąsiednia miejscowość, zresztą bardzo ładna. Będziemy się musieli tam przejechać. Może w przyszłym tygodniu rowerami, to wam też pokażemy. No, także słuchajcie, Dorenda stanie się lokalną celebrytką. No, Maciek też. No, a ja już jestem, no. Nie, to był żarcik, no. Także fajnie. Zawsze jak się gdzieś coś, jakaś informacja dodatkowa pojawia, to jest super. A my tymczasem zmierzamy w kierunku domu i bierzemy się za pracę, żebyście jeszcze ten odcinek mogli dzisiaj w niedzielę do kolacji przynajmniej oglądać. Aha. Hej, pa! Pa.